Siemanko moi mili, Mawka z tej strony, a dla was mam dzisiaj przy tym pięknie pruszącym śnieżku fajną Mazdę 6 trzeciej generacji, nie pamiętam czy to się zwało GJ czy GH, ale to ma mniejsze znaczenie. Auto jest dwulitrowej benzynie z 2012 roku, czyli niedługo będzie miało 12 lat, z przebiegiem 273 tysiące i skrzynią automatyczną. Jak wam od razu mówię, automaty są coraz bardziej poszukiwane przez ludzi, bo jednak jest to wielka wygoda, a w tych Mazdach były zastosowane dobre te automaty hydrauliczne, więc fajnie to jeździło. Niestety widzicie jaka jest pogoda, jakieś tam kropelki deszczu czy tam wody po myciu zostały na masce, ale myślę, że to nie będzie przeszkadzać i tak sądzę, że jest dość dobrze domyty i ładnie go tutaj widać. Silniki też bardzo polecane, nowa technologia SkyActiv, gdzie wszyscy producenci raczej szli do obniżenia jakiejś tam, że tak powiem, mocy, może mocy nie, ale pojemności tych samochodów. Mazda postawiła na takie, że tak powiem, staromodne rozwiązanie, zwiększyli kompresję, no i te silniki po prostu dalej mogły mieć pojemność większą i w tym dawać, znaczy spełniać normę emisji spalin. Co jeszcze warto o tej Mazdzie powiedzieć? Przede wszystkim jest to duży samochód w porównaniu do jakiejś tej konkurencji między, tak bym powiedział, Audi A4, A6 bym ją postawił, chociaż A6 też bym mógł to porównać, tak obrazowo mówiąc, naprawdę urosła wedle tej ostatniej, zrobiła się szersza. No i duży też plus, świetny design, nie wiem czy teraz widzicie, ale ma te dwie rurki z tyłu, chyba każda wersja od dwulitrowa, nie wiem czy 1.8 była, ale coś tak kojarzę, że chyba wszystkie miały. Też te fajne takie srebrne akcenty z tyłu, ta Mazda też wygląda dynamicznie, to tak wygląda jak ten taki srebrny pasek by była jak jakieś brwi i wkurzona z tyłu twarz. Ładne przełamania na błotnikach, tutaj też ta tylnia szybka, fajna, dynamiczna, relingi srebrne, ładny alus, ogólnie samochód prezentuje się według mnie bardzo fajnie. No i przede wszystkim ten przód się nie postarzał, to szybko do niego się przenoszę. Bardzo to ładnie wygląda, zwłaszcza to takie przełamanie, przejście z boku. Jakby wygląda jakby wielkie nadkole, tu widzicie na błotniku, przechodzi w lampę. Naprawdę trzeba przyznać, że jak ktoś by się nie znał na samochodach, to wóz można powiedzieć, że jest, nie wiem, sprzed 5-6 lat spokojnie dopiero mógł wejść na rynek. No co o wyposażeniu? Mamy tu Big Xenon, czujniki parkowania przód, tył. Podejdę teraz do przedniej szyby. W przedniej szybie jeszcze macie oczywiście czujnik deszczu, czujnik zmierzchu, a także asystent świateł drogowych, czyli możecie stać na drogowej, sam będzie wam zmieniał. No i chyba jeszcze asystent pasa ruchu. Z tyłu dopinany hak. No i cóż, chyba przyciemniane fabryczne szyby. Alus standard, fabryka 16. I. To by było na tyle. Duży plus jeszcze tej Mazdy. Ludzie też tego szukają i wybór jest duży, ale mnóstwo jest fur z Ameryki i skorodowanych po wypadku. Tutaj jest tylko jeden tylni lewy błotnik lakierowany, reszta pojazdu oryginał i nie ma na nim korozji, więc myślę, że zachęci to wiele osób do zakupu tego auta. Nie pamiętam czy wspomniałem o haku, ale hak jest również z tyłu dopinany, mam do niego dokumenty, to wam pokażę w aucie. No i też był mocno wyserwisowany do samego końca, można praktycznie powiedzieć, bo chyba ostatni wpis sprawdzałem na Mazdzie, na stronie Mazdy jest przy 260, więc auto można było powiedzieć, że non stop serwisowane w jednych, znaczy w autoryzowanych zakładach ASO. Cóż, chyba o wozie to tyle. Resztę może opowiemy w aucie.
Dobra, to nagrajmy sobie wnętrze, póki jeszcze jest troszeczkę światła. Tutaj macie instrukcję obsługi, to od haka, jak widzicie, jest Bosal Hak Polski. No ale jak wspominałem, oni mają elektroniczne książki, a dają to resztę w papierze. Zobaczcie, jaka jest gruba instrukcja obsługi. No można dosłownie przeczytać chyba wszystko o tym samochodzie. Ale oczywiście wam, tak jak mówiłem, wrzucę screeny albo będzie na ogłoszeniu tych jego serwisów. Zacznę sobie jak zawsze od lewej strony. Cztery elektryczne szyby. Nie wspomniałem, że z zewnętrznych cech jeszcze macie składane lustereczka. Proszę bardzo, ładnie jedno, drugie nam się zwija. A no jeszcze tak z zewnątrz można powiedzieć, że ma bardzo fajny kolor, który się nie brudzi. I jest też taki popularny, bo to nie jest takie typowe czyste srebro, ani też nie jest to taki bardzo ciemny lakier, który łatwo gdzieś tam szybko ubrudzić w lato czy w zimę. Dobra, lewa strona, fotel, spójrzcie, jest cały. On ma, te Mazdy mają dość takie przyjemne, welurkowe materiały. Miło to się w dotyku trzyma. Tutaj macie te wszystkie dodatkowe systemy, trzymanie pasa ruchu, ustawienie, jakiś tam opon, iStop, czyli system start-stop, AirFire, muszę sprawdzić, pamiętam co to, nie pamiętam co to było. Tu macie na miejsce na USB-ka kartę. Dalej licznik, tak się prezentuje, widzicie przebieg, nie ma żadnych błędów. Nawet ktoś chyba zostawił sporo paliwa. Proszę, 326 zasięgu, więc można jeszcze trochę pojeździć. Automatyczne tutaj wycieraczki, automatyczne światełka, oczywiście Texenon, jak wspominałem, przycisk do odpalania start, kierownica prezentuje się tak, dość nieźle, jakieś minimalne zużycie, tu macie tempomat, wybranie telefonu, tutaj zmiana, tak wam pokazywałem, wskazania, jakie niskie spalanie, fajne, tempomacik, obsługa, radyjko z nawigacją, kolorowy wyświetlacz, tutaj obsługa tego bardzo podobna jak w BMC, też taki joystick możecie sobie po prostu przełączać o w prawo, w lewo, to tutaj wam przeskakuje, cyk, cyk. Dalej, ta fajnie tutaj poprowadzona linia, mi się to podoba, ładnie to wygląda, też fajnie użyty taka listewka w kolorze metalu, nowocześnie, oczywiście pianobraki w tych latach, deska odsunięta tutaj od kierowcy, więc sprawdza na pewno tutaj optyczne wrażenie większe, tak to prezentuje się tutaj, nawet te podłotykniki są skórkowe, dalej ta listewka też z tyłu, no i z tyłu macie mnóstwo miejsca, jest ISOFIX, bo te auto, tak jak wam mówiłem, są bardzo pojemne. W lusterku wstecznym jeszcze fotochrom, żeby was nikt nie raził z tyłu, no ale zawsze tutaj nie mogę zapytać ostrości, ale widzicie ten przycisk, coś tam się złapało. No i cóż zostało powiedzieć. Tylko ewentualnie mogę wam pokazać tutaj ten panel od klimatyzacji automatycznej dwustrefowej. Troszeczkę to się tak, o, teraz złapało lepiej. Fajnie wygląda, jak kojarzy, jak to było ktoś w starych Mazdach. Zachowali ten taki jakby ekran za szklaną szybką. Dla mnie wygląda to cały czas nowocześnie, chociaż rozwiązanie jest bardzo proste. Podgrzewane fotele. Jak widzicie, troszkę sobie grzeje tyłek, bo zmarzły ręce od nagrywania. Klima działa. Tutaj ogólnie gała od zmiany kierunku jazdy, ręczny, tu niezniszczone miejsce na kubeczki, nic szczególnego, podłokietnik, proszę, tak się suwa, pyk, pyk, no i tu jeszcze kluczyk od haka, jakieś USB AUX i tyle. Ogólnie fajny ten środek samochodu, wygodnie się tu siedzi, dobrze zaprojektowany, wiadomo, że Mazda nie jest najdroższą marką na świecie, ale spasowanie elementów dobre, wykonanie również, więc jeżeli ktoś nie chce przepłacać za takie duże, świeże auto, na pewno Mazda 6 jest świeżym wyborem, dość, no i ładnie przede wszystkim wyglądającym. Cóż, o aucie to tyle. Jeżeli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Macie pytania, to możecie stawić je w komentarzu lub też w mailu, albo na moich mediach społecznościowych, takich jak Mavkar Auta na Instagramie czy na Facebooku. No i pamiętajcie, że u mnie każde auto jest możliwość wykupienia gwarancji do roku czasu, jest również opłacone. I jeżeli nie macie tego auta, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę go przywieźć na lawecie lub też zarejestrować, jeżeli ktoś sobie tego życzy. A jeżeli samochód z danego filmu się sprzedał, mogę również takiego auta poszukać dla was na zamówienie lub też innego, jeżeli moje filmy wam się podobają. To by było na tyle. Pozdrawiam, cześć!